mamy to, kochani. Nowy 10 opening Boruto w wykonaniu Flow ujrzał światło dzienne i oczywiście jak zawsze, no nie może przy tym zabraknąć analiz na moim kanale. Także co, nie będziemy chyba przedłużać i przejdziemy od razu do konkretów. W pierwszych sekundach naszą uwagę przykuwa porzucony ochraniacz wioski liścia leżący pośrodku jakiegoś lasu na roślince. Jest to wręcz oczywiste nawiązanie do nowej generacji, bo sama opaska też jest z tych nowszych, które nosi aktualnie nowe pokolenie. Tym samym więc bardzo możliwe, że należy on do Kawakiego, gdyż jak wszyscy dobrze wiemy z 230 odcinka, udało mu się pomyślnie ukończyć egzamin na Genina. Idąc już dalej, pojawia się widok na całą wioskę liścia oraz jak przez ciemne chmury przebija się słońce, rzucając na nią widoczne promienie. Ale skoro była wcześniej mowa o nowej generacji, to teraz mamy ją pięknie zaprezentowaną w kolejnej scenie. W końcu pośród wszystkich pojawił się długo wyczekiwany Kawaki, który zmienił chyba też nieco swoje nastawienie do rówieśników i nie jest już tak samo do nich aspołecznie nastawiony, jak to chociażby widzieliśmy w poprzednim openingu. W dodatku warto wziąć pod uwagę, że jest tam również Tsubaki, czyli rzeczywiście nie rzuciła słów na wiatr i jednak pozostała w Konohagakure. Co moim zdaniem jest na duży plus dla drużyny 15, bo sam motyw samurajki w szeregach Shinobi, przynajmniej w moim odczuciu, jest bardzo ciekawy, no a bez niej Namida i Wasabi, nie oszukujmy się, byłyby gwoździem do trumny dla teamu Hanabi. Ale przejdźmy już dalej. Boruto z pewnym wyrazem twarzy kroczy w przód ze swoimi przyjaciółmi, no i pojawia się. Piękna, chyba jak do tej pory najlepsza, animacja loga Boruto. Tytułowy bohater trzyma rękę przy każdej literze z widoczną aktywowaną karmą. Co także mówi nam o tym, że temat karmy najwidoczniej pozostanie i dalej będzie forsowany przez twórców. Dla jednych dobrze, dla drugich już trochę mniej, ja akurat zaliczam się do tych drugich, no ale nic. Koniec końców wchodzi napis Naruto Next Generation i pojawia się wspomniane logo. Tylko zauważcie też, na jakim ono widnieje tle. Myślę, że śmiało można je przyrównać do mikroskopijnego przepływu krwi u Shinobi. Dlaczego? Ano bo widać tę taką charakterystyczną strukturę, która bądź co bądź ale przypomina trochę ściankę żyły i wygląda to tak, jakby właśnie przez nią przepływała jasno-niebieska czakra. Kolejna scena tylko jeszcze bardziej nam to potwierdza, gdyż zaraz po tym jak logo znika, to pojawia się prawa ręka Boruto z widoczną, charakterystyczną pieczęcią karmy. Syn Hokage zaciska pięść rodem z 66 odcinka, a po jego twarzy widać, że najwidoczniej cały czas myśl o Momoshkim nie daje mu spokoju. Siedzi samotnie zamyślony na schodach, a wszystko wokół niego przyspiesza. Tak jakby czas zupełnie stracił dla niego jakiekolwiek znaczenie i miał myśleć wyłącznie o tym. Ale to nie wszystko, bo w tej scenie możemy dostrzec też dwa białe ptaki, które po czasie odlatują. No właśnie, białe ptaki. Coś wam świta? Dokładnie. Widzieliśmy je także w poprzednim openingu, natomiast znajdowały się one przy Kawakim. Ludzie wysnuli już teorię, jakoby miały one nawiązywać do Mickiego i Sarady, którzy poprzez dołączenie Kawakiego do drużyny 7 mieli przestać się interesować Boruto tak samo, jak interesowali się dotychczas. Ale równie dobrze mogą uciekać po prostu przed zbliżającym się deszczem, do którego zaraz przejdziemy. Tak czy siak, no nie zapominajmy, że my to tylko analizujemy, a nie snujemy jakieś teorie i domysły. Zresztą sami napiszcie w komentarzach, do czego te ptaki mogą być odniesieniem. Przechodząc już dalej, Boruto nagle spogląda w lewo i mamy przejście na rękę Kawakiego, która będąc skierowana w niebo, także się zaciska. Tak czy siak leży on na wzgórzu i wpatrując się bezbłogo w chmury, prawdopodobnie jak to było w przypadku Boruto, cały czas myśli o minionych wydarzeniach. Nie możemy jednak zapominać o tym, że po arku związanym z Ishikim uwolnił się od pieczęci karmy, więc twórcy też starali nam się to w jakiś sposób zobrazować. W przypadku Boruto widzieliśmy, jak przejmując się siedział na schodach i czas nie miał dla niego żadnego znaczenia, natomiast jeżeli chodzi o Kawakiego, widzimy tu jak chłopak bezstresowo leży sobie na polanie, niczym się nie przejmuje, no krótko mówiąc, chilluje bombę. Tutaj też po raz pierwszy pojawia się nowy ochraniacz wioski liścia, którego warto zaznaczyć, Kawaki nosi na szyi. Czyli tak samo, jak to robiła Hinata. A, no i oczywiście Borushiki. O nim również nie można zapominać. No a tak już całkiem na marginesie, to ta scena kojarzy mi się trochę z Sasuke z 20 openingu. Bo tam też leżą w bardzo podobny sposób. No ale mniejsza. Tak jak Boruto poprzednio patrzył się w lewo, tak Kawaki spogląda w prawo i znowu mamy przejście, tylko tym razem na dziedziniec Konohagakure. Gdzie w prawym dolnym rogu możemy dostrzec stojącą Saradę z otwartą parasolką, a zaraz dalej Mickiego, Shikadaya, który mając 200 IQ zamiast otwierać parasolkę po prostu skitrał się pod mostem. No i po raz kolejny pojawia się Boruto, u którego znowu mimowolnie aktywuje się karma i trzyma się za rękę, tak jakby Momoshki znowu próbował przejąć kontrolę nad jego ciałem. Co prawdopodobnie może być też powodem do jego złości. Chociaż z drugiej strony może nim też być ból, który mu przy tym towarzyszy. No ale tego nie wiemy, bo nie jesteśmy w ciele Boruto. Dalej przewija się Kawaki, który trzyma rękę po tej samej stronie twarzy, na której wcześniej pojawiała się u niego karma. Po jego oczach widać, że krzyk Boruto nie jest mu jakiś obojętny, tak samo zresztą jak Saradzie, którą widzimy w następnej scenie. Ma ona aktywowanego Sharingana, gdzie w lewym oku fani dopatrzyli się również charakterystycznego loga dla klanu Otsutsuki, który chyba najbardziej kojarzy się z nikim innym jak z Tonerim. I nie oszukujmy się. Mając ruch skierowany ku górze, trochę wygląda tak, jakby spoglądała na księżyc. Chyba, że jest to nawiązanie do Lydie i może jakiejś walki z nią w niedalekiej przyszłości. Ale spokojnie, bo to po raz kolejny są tylko i wyłącznie domysły. Wcześniej wam mówiłem, że dla Kawakiego i Sarady krzyk Boruto nie jest obojętny, ale tylko dlatego, że te szybkie otwarcie oczu daje takie wrażenie. Chociaż ja i tak się pytam, gdzie w tym wszystkim jest Mickey. To nie było przypadkiem tak, że Boruto miał być jego słońcem? Jakkolwiek to nie brzmi. Nie, ale serio, ciekawe, dlaczego go tutaj nie ma. Znowu przejście, a wraz z nim siedzący Inojin w tunelu, gdzie zaraz
zaraz po nim pojawia się Chow Chow. Tutaj też należy zadać pytanie, dlaczego formacji i nośnika Chow nie pokazali obok siebie? W sensie nośnika Dai, jak widzieliśmy, pojawił się dużo wcześniej. Może fakt, że został Chinem, oznacza to, że będzie odgrywał teraz znacznie ważniejszą rolę w serii niż jego towarzysze z drużyny? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wracając. W dalszych sekundach widzimy Himawari, która jest trzymana przez jakiegoś zamaskowanego kolesia. Czekaj, jak to było? Jaka matka, taka córka? Coś w ten desen. No ale czyżby to był Cold? Nie no. Chociaż może jak będą wchodziły te zaktualizowane openingi, to go ujawnią. Ale nie dam sobie ręki uciąć, że to może być on. W sensie no pomijając już jego temat, to nie wiem jak wam, ale mi ten ziomek kojarzy się wyłącznie z tym, którego widzieliśmy w openingu Golden Time. I uwaga, fun fact, ten opening nosi nazwę Gold. Więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby miało być to celowe odniesienie do piątego openingu. Którego analizę także możecie obejrzeć u mnie na kanale. Tak czy siak stoi on na gigantycznym kamiennym golemie, a cała akcja toczy się najwyraźniej w Konohagakure. Stąd też zaraz na następnej scenie widzimy nową drużynę siódmą, która bez zastanowienia wyrusza je na ratunek. Poza nią w walce bierze udział także drużyna 15 oraz formacja Inoshika Chou. Sarada poprzez Chidori w szybki sposób odcina rękę golemowi, ale to co jest tym wszystkim ciekawe to fakt, że używa go nie mając przy tym jednocześnie aktywowanego Sharingana. No i znowu nasuwa się pytanie, czy jest to zwykły błąd animatorów, czy może bardziej celowy zabieg? No, wszystko za niedługo się okaże. Tak czy siak, Himawari zaczyna spadać. Łapie ją Kawaki, a Miski przy pomocy swojego wężowego ramienia chwyta Kawakiego i niczym Spider-Man bujający się na sieci z MJ u boku, przekazuje ją bratu. Boruto bierze siostrę na barana i biegnie, by uciec z walącego się budynku. Tutaj no może znowu się powtórzę, ale po raz kolejny Himawari robi tylko za balast. I nie to, że ja jej nie lubię czy coś, ale jak ona nie zdecyduje się w końcu pójść do tej akademii, to jej życie tak naprawdę cały czas może być zagrożone. Już widzieliśmy to na przykładzie walki z Deltą. Przecież gdyby nie poświęcenie ręki Kawakiego, to raczej skończyłoby się to nieciekawie. Ale wróćmy do tematu. Boruto stoi na polanie i spoglądając dumnie przed siebie, w blasku słońca dołącza do niego Kawaki. Po minie syna Hokage widzimy, że jest najwyraźniej nieco zdziwiony. W dodatku nie jest on sam, gdyż wraz z nim dołączają Sarada oraz Mitsuki. Czyli widzicie, ta fanowska teoria nie jest całkowicie pozbawiona sensu. Warto też zwrócić uwagę, że w tej scenie już nieco lepiej widzimy, jak prezentuje się nowy ochraniacz Genina. Syn Hokage wyciąga rękę do swojego przyszywanego brata i na tle słońca zbijają żółwika. I to jest chyba pierwszy opening, w którym są przyjaźnie do siebie nastawieni. Bo jak pamiętamy chociażby z poprzedniego, no to nie połali tam do siebie zbytnio sympatią. Przechodząc dalej, zdeterminowany Boruto podnosi się i mając u boku swoich przyjaciół rusza do walki. Kawaki używa swojego ramienia, Sarada Sharingana oraz tej techniki, którą skopiowała od Buntan i o dziwo Mitsuki decyduje się skorzystać z Sage Mode'a. I teraz nie wiem, ale to jest chyba też pierwszy opening, w którym Mitsuki używa Sage Mode'a. Jak się mylę, to możecie mnie poprawić. Może w nadchodzących odcinkach pokażę go nieco więcej. Nie ukrywam, fajnie się ogląda Mitsuki'ego w tym trybie. Ale trzeba też przede wszystkim wziąć pod uwagę, że najwyraźniej coś go do tego zmusiło. Przecież jak dobrze pamiętamy, to Orochimaru mu wyraźnie mówił, żeby nie używał tego trybu. Więc no, ciekawe co to mogło być. Albo może kto? Cold? Nie no, nie wiem, strzelam. Natomiast wracając do openingu, całe te kombo kończy Boruto, używając kultowego Sharingana. Tylko zwróćcie uwagę, że tak jak cała ta trójka robi to obok siebie, tak Boruto atakuje osobno. No ale pamiętajmy, że nie wszystko to, co widzimy w openingu, musi mieć jakieś przełożenie na odcinki anime. No i znowu przed naszymi oczyma pojawia się ochraniacz wioski liścia, leżący na roślince. No i nie ma opcji, że nie jest to oczywiste nawiązanie do Kawakiego. Przecież swój ochraniacz też nosi na szyi, czyli w podobny sposób, w jaki leży on na roślince. Tak czy siak spada na niego kropla deszczu, bądź łza, tego niestety nie wiemy, no i zaraz obok niego leżą dwa zgniłe liście. Nie mamy pojęcia, czy są to te same, które widzieliśmy w pierwszej scenie, gdyż nie pokazano nam rośliny w całości. Natomiast jeżeli są to one, to najwidoczniej z czasem coś sprawi, że Kawaki prawdopodobnie zrezygnuje z obranej przez siebie ścieżki. Ten opening przede wszystkim pokazał nam, jak chłopak diametralnie się zmienił, a czy będzie to miało jakieś przełożenie na jego relacje z ludźmi? Czas pokaże. A, no i nie wiem, czy zauważyliście, ale z openingu na opening robi się coraz bardziej mrocznie. I to jest jak najbardziej na plus, mi się to podoba. Jak pamiętacie lub nie, do tej pory moim ulubionym openingiem pozostało Gamushara, ze względu na fajną animację, dużo ciekawych elementów, pierwszy raz chociażby zobaczyliśmy w nim Byron Mode'a, Boruszkiego, no itd. itp. Tak czy siak pozostawał nim, ale tylko i wyłącznie do tego momentu, bo od teraz oficjalnie jest nim opening 10. Nie wiem czemu, ale animacyjnie przyrównałbym go do Need for Speed'a. Nie wiem, nie pytajcie. Ten styl animacji jakoś tak mi się z nim kojarzy. Jak ktoś grał w NFS-a 2K15, to wie o czym mówię. Co do muzyki, to zespół Flow perfekcyjnie wręcz odrobił zadanie domowe, ale co się dziwić, jak robili już podkłady do czwartego openingu pierwszej serii, jak i do szóstego w drugiej. No nic dodać, nic ująć. Piękny opening, piękna ścieżka dźwiękowa, teraz tylko liczyć na to, że odcinki będą równie piękne jak sam opening. No ale co, mam nadzieję, że analiza wam się jako tako podobała i że dowiedzieliście się z niej czegoś nowego. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, a wszystkie nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału. W tym roku moim celem jest wbicie 100 tysięcy, no a bez waszej pomocy będzie to raczej niemożliwe. Tak czy siak, no miejmy nadzieję, że to się uda, bo nie ukrywam, że coś z tej okazji szykuje. Się. Ale co dokładnie, no to tego dowiecie się już w swoim czasie. No nic, tyle ode mnie, trzymajcie się, no i cześć.